Moi drodzy, film jest rozmazany. Nie zauważyłam problemów z kamerą podczas nagrywania. Nie byłam w stanie nagrać materiału raz jeszcze. 39. tydzień ciąży to nie jest dobry moment na słuchanie mojego wewnętrznego perfekcjonisty. Dlatego wybaczcie utrudnienia, a osoby wrażliwe na wrażenia estetyczne zachęcam do wysłuchania materiału i potraktowania go jako podcastu. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie i w drugim odcinku dotyczącym SIBO, jego przyczyn i tego, jak sobie z problemami jelitowymi poradzić. Dlatego jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to najpierw dajcie pauzę, kliknijcie w ten link, który Wam się tutaj teraz wyświetla na górze i obejrzyjcie po prostu film z zeszłego tygodnia. A dzisiaj porozmawiamy sobie o sześciu krokach, które należy wykonać, aby rzeczywiście skutecznie zadbać o siebie, jeżeli chodzi o walkę z nieszczelnym jelitem, SIBO, IMO i tymi wszystkimi problemami jelitowymi i trawiennymi, które wiele osób dotyczą. Dobrze, mam nadzieję, że już pamiętacie, że SIBO to nie tylko problem z nadmierną ilością bakterii, ale przede wszystkim problem bardzo często z gospodarzem, czyli z osobą. I dlatego właśnie my odczuwamy negatywne konsekwencje tego, że w naszych jelitach nie do końca jest jakby równowaga, jeżeli chodzi o nasz mikrobiom. Pierwsza rzecz, którą uważam, że powinno się zrobić, jeżeli już od jakiegoś czasu borykamy się z tego typu problemami, które naprawdę wiem, że mogą być dokuczliwe, to nie robić tego na własną rękę. Temat jest bardzo złożony, nieraz wymaga też leczenia farmakologicznego, więc tutaj po prostu sami prawdopodobnie sobie z tym skutecznie na dłuższą metę nie poradzimy. Dlatego pierwsza rzecz, którą Wam polecam, to naprawdę znaleźć specjalistę. I tak, z jednej strony, jeżeli robimy sobie testy w kierunku SIBO, czyli te testy oddechowe, to zazwyczaj później możemy, jeżeli nam wyjdzie test pozytywny, czyli wyjdzie, że mamy SIBO, czy to siarkowe, metanowe, wodorowe, to znaczy siarkowodorowe nam w sumie nie wyjdzie do końca, bo tego się jeszcze w Polsce nie bada, mam nadzieję, że niedługo będzie to badane. Natomiast możemy wtedy też skorzystać zazwyczaj w takim miejscu z po prostu konsultacji lekarskiej i lekarz nam zleci, jakby przepisze odpowiednią zazwyczaj antybiotykoterapię. Natomiast to też nie jest wszystko i dobrze byłoby to połączyć od razu z dietoterapią, gdzie u niektórych lekarzy od razu dostaniemy takie wskazówki, ale nie zawsze. Więc tutaj współpraca zarówno lekarza, jak i dobrego dietetyka moim zdaniem jest istotna. Ja przeszłam wiele kursów w tym temacie i bardzo się tym interesuję już od dłuższego czasu, ponieważ dużo po prostu osób z takimi problemami do mnie trafiało, więc ja zajmuję się tym w moim gabinecie. Natomiast jeżeli szukacie takich specjalistów, którzy stricte tylko jakby głównie może się specjalizują w SIBO, to na pewno mogę Wam polecić sprawdzenie sobie tego, co robi Emilia Cesarek, czy na przykład Instytut Medycyny Zapobiegawczej, w którym też znajdziecie specjalistów, którzy głównie specjalizują się w SIBO. Oni niekoniecznie pod kątem diet niskowęglowodanowych się tym zajmują, ale naprawdę są świetni i myślę, że warto również też sprawdzić ich ofertę. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, jeżeli chcecie rzeczywiście na poważnie się tym zająć albo wielokrotnie już coś próbowaliście zrobić, ale nie przynosiło to rezultatów, czyli tylko skonsultowanie tego z odpowiednim specjalistą. Druga rzecz to znalezienie przyczyny, bo przyczyną SIBO nie jest sam przerost. Sam ten przerost i te objawy to jest jakaś konsekwencja, natomiast w filmie z zeszłego tygodnia mówiłam o tym, co przyczyną może być. I tutaj chociażby, tak jak wspominałam Wam, o przewlekłych infekcjach, często o COVID-zie, czy o właśnie jakichś wzrostach na przykład pooperacyjnych, czy o problemach z tarczycą, ze stresem itd., itd. Więc to też trzeba znaleźć, bo żeby zaadresować nie tylko objaw, ale również przyczynę. Więc jak nie oglądaliście poprzedniego filmu, to jeszcze raz zachęcam do obejrzenia go, bo tam o tych wszystkich przyczynach sobie mówimy. I to jest punkt drugi. Punkt trzeci. To jest zazwyczaj, jeżeli wyjdzie nam pozytywny wynik, leczenie. Leczenie farmakologiczne, leczenie zazwyczaj antybiotykami.
I tutaj no, jednym z antybiotyków, nie u wszystkich on będzie najlepszy, ale często stosowany i taki moim zdaniem no, jeden z lepszych, to jest na przykład Xifaxan. Ten antybiotyk przepisuje Wam lekarz i rzeczywiście w wypadku SIBO, w wypadku IMO zazwyczaj ta farmakoterapia jest ważna i ciężko jest sobie poradzić, jeżeli jakby najpierw się rzeczywiście nie przeleczymy. Ja nie jestem ogólnie zwolenniczką antybiotyków, ale w takim wypadku te antybiotyki naprawdę są potrzebne, a oczywiście później odbudowujemy tą błonę jelitową i tak dalej, więc, ale ten krok jest istotny. To, co moim zdaniem jest problemem i co jest nadużywane, to ilość tych antybiotykoterapii. Przez to, że jakby antybiotykoterapia nie zawsze nam da efekt od razu, albo po jakimś czasie to wraca, to niektórzy pacjenci po prostu ładują, mają antybiotyk za antybiotykiem co parę miesięcy. To nie jest dobre rozwiązanie, właśnie dlatego sama antybiotykoterapia moim zdaniem nie wystarczy. I do tego leczenia farmakologicznego musimy dodać czwarty punkt, czyli dietoterapię. I tutaj też mówiliśmy sobie już o tym w poprzednim filmie w zeszłym tygodniu, że sama dietoterapia pomaga nam na początku te objawy, które mamy, wyciszyć i uspokoić. Mamy bardzo dużo protokołów pod SIBO i można je dopasowywać w zależności od objawów. Jednym z bardziej znanych jest dieta FODMAPS, gdzie po prostu te fermentujące produkty głównie ograniczamy. Nie jest to jedyny protokół i tutaj myślę, że też nie dam Wam takiej uniwersalnej rady, bo to naprawdę jest indywidualna sprawa. Natomiast możecie też spróbować po prostu ograniczyć przez kilka tygodni te produkty, które wiecie, że Wam szkodzą, bo zazwyczaj wiecie, co Wam szkodzi. Na pewno warto zwrócić uwagę na pszenicę. Na pewno warto zwrócić uwagę na biał, szczególnie na właśnie kazeinę A1, na którą się bardzo często źle reaguje. Różnego rodzaju produkty fermentujące, bogate w histaminę. Oczywiście alkohol to totalnie nie. Produkty mocno przetworzone. Produkty, które mogą nam właśnie wzmagać wydzielanie siarki. Lektyny, szczawiany, inhibitory peptydaz. No tutaj dużo jest takich produktów, które właśnie mogą te problemy powodować. U niektórych będą to bardziej jakby jedne grupy produktów, u niektórych inne. To zależy od tego właśnie, jakiego rodzaju ten przerost mamy. Natomiast warto to eliminować i pamiętać o tym, że ta eliminacja, ta restrykcyjna dieta nie ma być teraz do końca życia, żeby zagłodzić te bakterie już na zawsze, tylko ona ma być połączona z antybiotykoterapią i z tym, co zaraz jeszcze Wam powiem, po to, żeby odbudować za chwilę naszą tolerancję. Więc to nie ma trwać rok, dwa, tylko to ma trwać może kilka tygodni, może kilka miesięcy, jeżeli jest jakby bardzo zaawansowany ten stan, ale jakby musimy pamiętać o tym, żeby po prostu w tym nie zostać, bo to, co Wam mówiłam tydzień temu, pozostanie na przykład na takim bardzo restrykcyjnym keto, wcale może się okazać, że po kilku miesiącach albo po kilku latach te objawy nam wrócą ze zdwojoną mocą, więc trzeba jakby też o tym pamiętać. To, co też jest istotne dodatkowo, to wprowadzenie jak najszybciej, jak to możliwe, i to też jest indywidualne, probiotyków, prebiotyków i prokinetyków. I ja nie chcę Wam podawać tutaj konkretnie, co macie wprowadzić, bo to bardzo zależy od jakby indywidualnie jednostki i naprawdę warto to zrobić ze specjalistą. Natomiast probiotyki też mogą na przykład nasilać u niektórych objawy. I na przykład świetny probiotyk, który ja bardzo często Wam polecałam, Labuan, który ma bardzo dużo szczepów, jest mikrokapsułkowany, więc rzeczywiście trafia do jelita grubego. U osób, które mają bardzo nasilone SIBO, może sprawić, że one po prostu będą miały wrażenie, że ich zaraz rozsadzi po wzięciu tego probiotyku. Więc tutaj właśnie zazwyczaj będą istotne poszczególne szczepy dobrane do tego, co nam się dzieje i jaki mamy przerost, ale te probiotyki są ważne. Tak samo prebiotyki. Nie każdy i nie od razu będzie w stanie jeść, bo to prebiotyki są jakby taką pożywką dla bakterii, więc jeżeli mamy przerost, no to znowu jest problem, ale to też jest bardzo ważne, żeby je wprowadzać, odpowiednie prebiotyki w odpowiedniej ilości i zwiększać z czasem. Natomiast kolejna sprawa to prokinetyki. I też nie wszyscy o nich wiedzą, a one nam jakby usprawniają perystaltykę całego przewodu pokarmowego, tą motorykę wspierają, która jest bardzo często zaburzona i również je należy wprowadzać takie, jakich wymaga dana sytuacja, żeby po prostu też usprawnić i wspomóc ten nasz układ trawienny, bo
problem z SIBO to nie tylko problem w naszym jelicie cienkim czy grubym, ale to się zaczyna już od naszego żołądka zazwyczaj. No i oczywiście pamiętajmy o takich podstawach jak ta, że to żywienie musi być w takim momencie lekkostrawne, czyli przejście na takie keto na boczku to nie jest najlepszy pomysł, czy jakieś smażenie rzeczy. Bardziej gotowanie, duszenie, gotowanie na parze albo właśnie wyciskanie, jakieś przeciskanie, robienie sobie smoothies, wszystko co lekkostrawne, wolnowar, mega sprawa. To będzie po prostu łatwiejsze do strawienia dla naszego układu pokarmowego, więc na pewno warto pamiętać o tym, że ta dieta musi być lekkostrawna. Natomiast nie rezygnujemy z tłuszczów i tutaj właśnie dlatego żywienie ketogeniczne jest dobre, ale chodzi o to, żeby właśnie wspierać się olejem MCT, olejami nienasyconymi, może to być też olej kokosowy, bardzo często jakiś ogórecznik, wiesiołek może pomóc, oliwa z oliwek, także no jakby mamy bardzo dużo tych dobrych przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych i ich źródeł, które właśnie możemy stosować. U niektórych osób bardziej sprawdzi się taki styl, powiedzmy ketotarian, czyli z ograniczeniem właśnie produktów odzwierzęcych, a raczej więcej ryb. Są osoby, które lepiej się będą czuły bez ryb, a bardziej mięsnie, a są znowu z drugiej strony osoby, które przechodząc na karniwora, czyli na jedzenie tylko produktów odzwierzęcych, będą miały największą poprawę. Ale tak czy inaczej, nawet wybierając jakby dla nas odpowiednie żywienie, pamiętajmy, że jest to jakby tymczasowe i ma nam zależeć na tym, żeby zwiększać naszą tolerancję na wiele produktów, żeby nasz organizm był jak najbardziej różnorodny i żeby to tam po prostu panowała symbioza. Czyli dietoterapia to był punkt czwarty, punkt piąty. Zmiana nawyków żywieniowych na takie, powiedziałabym, przyjazne dla naszych jelit. Albo korekta, bo nie zawsze jest tak, że wszystko robimy źle. Natomiast to jest znowu temat rzeka, ale to, na co chcę zwrócić Waszą uwagę. Na pewno, jak to już bardzo wiele badań ostatnio pokazuje, nasza chronobiologia jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o zdrowie naszych jelit, czyli jakby życie zgodnie z naszym rytmem okołodobowym, czyli odpowiednie pory kładzenia się spać i odpowiednie pory wstawania. Jeżeli nie śpisz po nocach, bo pracujesz albo oglądasz filmy na Netflixie, to uwierz mi, możesz stosować antybiotyki, probiotyki, co tam jeszcze chcesz, nie wyleczysz tego SIBO, bo po prostu higiena snu nie jest zachowana, a ona jest mega, mega ważna. Tak samo jeżeli chodzi o jedzenie, czyli o to, co tam niektóre osoby, które są na keto i uważają, że się powinno, można jeść po południu i nie ma problemu i tam nieraz się niektórzy ze mną kłócili, że to jakby u każdego może się sprawdzić, no nie. Bo dowiedzione jest, że przy SIBO, przy IMO warto zachowywać post nocny i taki post w godzinach popołudniowych, tak zwany ETF, RF, czyli Early Time Restricted Feeding, czyli jedzenie w czasie porannym, na przykład pomiędzy 8 a 15 załóżmy, a nie jedzenie przez drugą część dnia i przez noc. I to jest mega, mega istotne, że u osób po prostu, które się tego jakby sobie to zmieniają, następuje poprawa. Kolejna sprawa, może słyszeliście o takim wędrującym kompleksie mioelektrycznym, który ma za zadanie tak jakby oczyszczać nasze jelita, jest taką szczotką, takim odkurzaczem. No i to jest ważne, bo właśnie jeżeli on nie pracuje prawidłowo, może nam się rozwinąć SIBO i możemy też go nie wyleczyć, jak już mamy SIBO. Natomiast on zaczyna pracę około 1,5 godziny po jedzeniu. Warunek jest taki, że musimy być w ścisłym poście, czyli jeżeli weźmiesz gumę do żucia, jeżeli przegryziesz orzeszka albo napijesz się soku czy kawy z mlekiem, to ten kompleks mioelektryczny nie zadziała. Musi być post. I teraz 1,5 godziny niby niedługo. Natomiast u osób, które mają zaburzoną tą mikrobiotę, mają problemy z trawieniem, to ten czas z 1,5 godziny może się wydłużyć do 3, a nawet do 5 godzin. Czyli nawet u osób z SIBO po 5 godzinach dopiero to oczyszczanie tak ważne zachodzi. Po 5 godzinach od posiłku. Więc jeżeli ktoś je 6 razy dziennie, albo jeżeli ktoś podjada, to ten w ogóle kompleks mioelektryczny nie funkcjonuje. I to stosowanie prokinetyków, o których już była mowa, też wspiera jakby pracę tego kompleksu, bo usprawnia nam tą pracę tych naszych jelit, to oczyszczanie.
Natomiast bardzo ważne jest, żeby nie podjadać, jeżeli dotyczą nas te problemy albo jeżeli nie chcemy sobie ich rozwinąć. Także jedzenie w odpowiednich porach, przerwy pomiędzy posiłkami, ale też takie rzeczy jak ogarnięcie stresu, bo to połączenie pomiędzy jelitami a naszym mózgiem jest po prostu oczywiste, potwierdzone i to też jest bardzo ważne. Zajęcie się takimi praktykami jakimiś odprężającymi, tutaj joga bardzo pomaga, aktywność fizyczna, ale znowu nie nadmierna, jeżeli dotyczą nas tego typu problemy, bo to też może być przeciążenie, to też może być kolejny stresor. Ogarnięcie tego stresu jest mega ważne. No i ostatnim, szóstym punktem, o którym musimy pamiętać, jeżeli chcemy skutecznie zapobiec nawrotom SIBO i nawrotom tych problemów trawiennych, jest pewnego rodzaju stabilizacja, odzyskanie właśnie tej tolerancji. Czyli jeżeli stosowaliśmy jakieś protokoły żywieniowe, to powolutku zaczynamy wprowadzać produkty, zaczynamy odzyskiwać na nie tolerancję. Ja nie mówię, że Wy musicie, nie wiem, z keto teraz przejść na high carb i po prostu jeść wszystkie węglowodany do śniadania, obiadu, kolacji. To nie o to chodzi. Ja jestem na keto, wiadomo, z krótkimi przerwami, z różnych powodów, czy to wakacji, czy to ciąży, gdzie bardziej jest low carb i tak dalej, ale jednak raczej jestem cały czas na żywieniu węglowodanowym już od 5 lat i nigdy u mnie jakby takie problemy trawienne nie wystąpiły, nie mam żadnego SIBO i tak dalej, bo też po prostu dbam o tą moją mikrobiotę, więc jakby możecie być cały czas na keto, tylko chodzi o to, żeby nie siedzieć na 20 gramach węgli, tylko żeby to zwiększać, żeby właśnie mieć tą elastyczność metaboliczną i żeby nie bać się węglowodanów, bo one naprawdę są istotne, bo one są pożywkowe dla tych bakterii. Mamy też takie węglowodany jak MAC. MAC, czyli Microbiota Accessible Carbohydrates, to są takie węglowodany, które są dostępne właśnie tylko jako pożywka dla naszego jelita grubego i one też są mega ważne. Co to znaczy, że my nie trawimy ich jako jakby gospodarz i one dopiero trafiają właśnie do naszego mikrobiomu i tam są trawione, czyli są energią dla naszych właśnie bakterii jelitowych i to jest ważne, bo jakby one też potrzebują się najeść, no bo jak są głodne, no to jest problem również u nas. I to są między innymi algi, to jest między innymi niektóre frakcje błonnika, błonnik nierozpuszczalny, skrobia oporna, czyli na przykład od czasu do czasu będąc na keto, jak zjesz sushi, gdzie jest ryż schłodzony i tam jest skrobia oporna, to wcale to nie jest złe rozwiązanie. Czy jak zjesz na przykład sałatkę z ugotowanych, ale potem schłodzonych w lodówce ziemniaków, tam też jest skrobia oporna. Więc tego typu produkty tak naprawdę też są istotne i jakby powinniśmy korzystać z tego wszystkiego, jeść sezonowo, w lecie jeść właśnie więcej tych dostępnych warzyw czy owoców, żeby ilość tego błonnika w naszej diecie też była odpowiednio wysoka i uważam, że to jest najbardziej racjonalne na ten moment, też potwierdzone badaniami naukowymi i takie zbilansowane żywienie, więc żeby po prostu to sobie wszystko odbudować, dbać o siebie, dbać o nasze jelita, żyć w zgodzie z naszymi bakteriami, a nie z nimi walczyć. Więc to będzie tych 6 punktów, jeszcze raz sobie je przypomnijmy. Po pierwsze, warto znaleźć specjalistę, który pomoże nam odpowiednio przeprowadzić proces leczenia, dietoterapii. Po drugie, znaleźć przyczynę, którą należy zaadresować. Po trzecie, przeprowadzić leczenie, zazwyczaj farmakologiczne, ale nie tylko sam antybiotyk, a dodanie do tego właśnie terapii ziołowej i dietoterapii. To był punkt 4. Punkt 5. Zmiana naszych nawyków żywieniowych na te, które sprzyjają naszym jelitom, a nie im szkodzą. I punkt 6. Stabilizacja i zadbanie po prostu o siebie w długim okresie czasu. To myślę jest mega ważne. Wiem, że nie jest to proste, ale naprawdę jest to możliwe i krok po kroku możemy do tego dojść, bo zawsze każda zmiana jest trudna, ale już jak ją oswoimy, to okazuje się, że w sumie to nie ma z tym żadnego problemu i tego właśnie Wam życzę. Wszystkiego dobrego, zdrowych jelit, zero wzdęć, gazów, biegunek, zaparć i niech to wszystko sprawnie funkcjonuje, bo my dzięki temu też możemy czuć się lepiej i lepiej korzystać z życia. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!